Kontynuujemy sobie nasze przygody w Egipcie. Już na starcie czeka na nas bardzo dużo amunicji, więc śmiało spodziewać się możemy, że za momencik zacznie się soczysta zabawa. Ależ pewnie. O, świry wygnał. Musimy na pieski uważać. Jeszcze jak pojawi się ich więcej, bo potrafią być niebezpieczne. Chociaż nie tak bardzo jak nasi wybuchowi przyjaciele. Bierzemy sobie brońkę. Musimy się tego świra pozbyć. Byczka na razie nie będziemy fokusować, bo on nie jest takim zagrożeniem. Jego w miarę sensownie da się uniknąć. Okej. A kolejny byk gdzieś biegnie. Przynajmniej tak myślałem po dźwięku, ale... ale chyba nie. A jednak... wariata. Tam coś zostało z tyłu, ale... może nie będziemy się już tam wracać. Tutaj mamy żyćku. O! Mechy. Może uda się jakoś pounikać tych pocisków. I one nie są takie mocne, tak naprawdę, skoro... można je tak łatwo rewolwerami pokonać. Ale powiem wam, że naprawdę jakoś mi się kojarzyło, że akurat ci przeciwnicy to w dalszym etapie gry się pojawiają i są dużo, dużo mocniejsi. Ale wspomnienia potrafią być zdradliwe. No i cyk. A tam jakiś rakietowy. Tak, akurat łatwo można uniknąć. No nie jest takiej odległości. Ależ to było słabe. Spróbujemy sobie jeszcze raz. Tu się mówi? To było takie za bardzo greedy podejście, nie? To jeszcze raz trochę bardziej na spokojnie. Będzie troszkę prościej. Okej. Ciekawe, czy da się ich na strzała zdjąć, jakby bardzo... no nie. Myślałem, że będzie się dało, ale... no nie, jednak się da. Trzeba tylko dobrze wymierzyć. No dobra. No może tym razem sprawdźmy sobie, co się dzieje. Co raz czekało tutaj żyćku, to może niekoniecznie. Trzeba ich to trochę pokajtować. Okej. No i dobra, to mamy spokój. Czyli teraz chyba pojawią się te mechy. Czy jeszcze byczek jeden? Tych świrów trochę z bykiem. Trzeci byk? Czy coś mi się uroiło? Chyba mi się pomyliło. No dobra, dawać te mechy.
zajmiemy się nimi tym razem na spokojnie. Czytałem się, że jak zawsze broń taka typowo na zasięg, byłoby zdecydowanie przyjemniej. Ale na szczęście nawet taka prosta broń robi swoje. W sumie tak teraz się zastanawiam, jak taki Sirius sam wyglądał na tę konkurencję. W sensie, ja to uznałem całkowicie przypadkiem. Jak taki pierwszy, konkretniejszy komputer mieliśmy w domu, to mieliśmy zainstalowane demko chyba drugiej części. Jakoś tak od tego się zaczęło, że na początku nie było w co grać, więc był sobie Sirius sam, ale pytanie, jak on tam wyglądał właśnie w porównaniu z tymi gigantami, jacy byli, jakieś tam, wiecie, Quake'i, Doomy, takie rzeczy. Chociaż też nie bardzo kojarzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o lata, kiedy ta gra sobie gdzieś tam egzystowała. A tak mnie teraz to zaciekawiło. Czy... ojej. Czy on miał jakiekolwiek szanse, czy był raczej taką bardziej biedną strzelanką, która nie stanowiła zagrożenia dla konkurencji. No tu by się ich fajnie wysiekało jakimś karabinem już normalnym. Wydaje mi się, że tu już powinien się pojawić jakiś Thompson, czy jaka tam broń była. Dobra, na razie bez problemu było. Wystarczyło troszkę bardziej na spokojnie podejść do tematu. Aj. Wszystko dobrze było sobie za każdym razem zastrzeliwać. Zes. Kurde. Narobi się tego za dużo, też nie będzie dobrze. Mieli chyba temat ogarnięty. No i jest bra. Okej, wyrzutny rakiet. No dobra. Spodziewałem się bardziej karabinu, ale... Niech tak będzie. Okej. Nie dziwię się, że dali nam wyrzutnie rakiet. This is getting serious. Wow. Pierwszy boss chyba, nie? Wcześniej nie było takich przeciwników z paskiem zdrowia. No dobra, to lećmy dalej. Trzeba było nie go. Okej, jest Ankh. Chociaż
przypadku naszego wehikułu, do którego mamy już kierownicę i parę rurek, mógłby być po prostu klucz ampulowy z customowym trzymadełkiem. Zaczyna się dziać. Wiem, że nie. Gdzie on jest? Okej. Okej. To co? Może rewolwery? Chyba to nie jest najlepsza z możliwych opcji. Czym jest use? Players and controls. Customize controls. Buttons. Czym jest use? A nie przypisany. Nie, nie wiem. F. Wysypało nam poważnego starego, ale udało się uratować sytuację, więc wracamy do akcji. Mamy dalej tego gościa tutaj. Tego musimy się jakoś w miarę bezpiecznie, sensownie pozbyć. Dobra. Tylko teraz. Trochę się zakupiłem, z tej strony przyszliśmy. Bo właśnie z tamtej co on był, nie? Czy z tej? Ale udało mi się też w opcjach znaleźć, zbindować użycie pod F. Może użyjemy sobie tych guzików, o właśnie. To opuści nam się ten nasz lewarek, nie? Weźmiemy sobie żyćku. Złoty Ank. I czy teraz można iść dalej? Nie wiem, czy w tą stronę. Dlaczego on śpi? Nie ma sprawy. Budzimy śpiewa. Weźmy sobie amunicję. I lećmy dalej. O, rakiety. Coś się będzie działo. Długi korytarz, to zaraz już wyskoczy. To może i nie. Trzeba pamiętać o unikaniu tych pocisków, jakoś nie mogę się przyzwyczaić. Piesek z głowy. Okej.
dużo żab. Chyba trzeba się stąd wynosić. Coś zagrywałem. Którą stronę do wyjścia? I skąd? Jakiś guzik? Okej. Co nam to dało? Nie wiem. Nagle przedostały. Tam też. Dobra, gdzie jest ten? Skąd? No i trochę się wkopaliśmy. Może to włączyć? Już nie. Jakoś go chyba załatwimy. Chociaż nie będzie łatwo. Przypadkiem odkryłem, że pod altem mamy przeładowanie, więc w przypadku tego rewolwera to jest troszkę pomocne. Coś jeszcze tutaj na nas czyha. Przydałoby się trochę. O nie. Życia, nie dobrze. Kurna. Och, następny. Skończyło się rumakowanie. No dobra. Wziąć pancerzyk. Czy to wejść? Tutaj nie ma. To są drzwi po prostu otwarte, okej. Okay. Oh. Come on, you ugly freaks! Nie jeszcze. Okej. Trzeba się szybko podnosić. Teraz ten wyjść z lepszym zdrowiem. No, wystarczy tego otwierać. Seriously, is that the best you can do?
No nie. Bez jej. Proszę bardzo. No dobra. Tutaj widzę jakaś amunicja. Ja sobie zgarnę. I arrivederci. Kolce się schowały, ale gdzie były te kolce? Gdzie były te kolce? Tutaj. A, kolejny ok. Czyli co, teraz mogę wejść? Wejść. Jest w końcu. Jest Tommy Gun. No i tak to się można jeszcze trochę pobawić. No dobra. Co to za krzyki, jęki są? Dobra, pytanie, gdzie idziemy dalej? Chyba tutaj. Uff. No dobra. Powiem tak, że... Rywale mocniej to jeszcze gra crashowała. Nakrętka, znaczek samochodu, nie wiem. Sam zrób coś z tym. Oby było warto. Tak powiem. No dobra, to lecimy dalej. Dobra, nie ma się co tu chyba pchać. Też podejrzewam, że ten most i tak się zarwie. Ale spróbujmy chociaż. No więc właśnie. No więc właśnie.
Wygląda to malowniczo. I na razie wyjątkowo spokojnie. Okej. One takie czały wcześniej. No dobra. Biegają już myślę. No dobra. Sporo tego stafu leży, może sobie pozbierajmy najpierw, zanim ruszymy dalej. Tam jego już nie ma amunicji, więc... Ale to jest max 150? 200? Nie wiem. O! Okej. Możemy się stąd ewakuować i idźmy dalej. No i psujecie cały klimat, no. Ech, pieski. Z tej areny lecimy dalej? No nie. Już idziemy dalej? Mamy to z głowy. Chyba granatnik. Dużo broni się robi, bardzo fajnie. Gęsto na tych arenach. Podoba mi się. Miał być. Ale to natomiast nie wyobrażam chyba sobie grać na jakimś wyższym poziomie trudności, bo byłoby naprawdę... Nie mówię, że to jest trudno, ale to jest troszkę wymagające. Momentami. Jeszcze? Yeah.
sekret odkryłem, okej. Nie bardzo rozumiem. Okej. Tego może sobie trzeźmy granatnikiem. Zmarnowałem jeden pocisk, no ale trudno. Amunicja rozstrzelby się kończy, to jest dopiero problem. Rzeczku. HP drzwi! Bez jaj. O, apteczka znowu. Znaczy, trzeba tam tu wejść i nie wychodzić. No dobra. Let's get serious. Okej, bardzo dużo amunicji. O! To duży boss, że tak powiem. Dużo bossów. Fuck. No to lecimy jeszcze raz. Let's get serious. Sobie tam strzelać, będzie dobrze. O, tak będzie bezpieczny. Przynajmniej po części. No to wiadomo, jak pobiegać. Tyłem, czy przodem, czy tyłem. Będzie bezpieczny. Zdrowie pozwoli, już go mało. Wcale nie ubywa. Dobra, trochę życia padło. 10 HP, no to będzie lipa chyba znowu. Yeah.
lepiej te granaty weszły na początku, nie? Już tak od razu przyjemny. Co było z tymi żabami, to tutaj to takie tam. Hej. Otwierać. O nie. Ze? Tyle życia, żeby to przeżyć. To też troszkę inaczej. No dobra, to co, jakiś znaczek wodnika. I to jest znaczek do samochodu. Chyba, że to jakieś kabelki. To wygląda jak wydech od motocykla. Okej. No. Ale co się z tego wyklepie, to zobaczymy następnym razem. A tymczasem chyba arrivederci.